Dzień dobry, z tej strony Piotr Karola, hodowca bydła mlecznego, powiat łowicki, gmina Bielawy. Jestem organizatorem i przewodniczącym zgromadzenia tutaj rolników wraz z myśliwymi na rondzie w Sosnowcu. Jest to protest stacjonarny. Protestujemy przeciwko niekontrolowanej transportu spożywki z Ukrainy, no i Zielonemu Ładu. To w sumie się powinno nazwać Zielony Nieład, bo to jest dla nas mordowanie polskiego rolnika tak naprawdę. Jest to dla nas tak wszystko skomplikowane, te zasady, że no nie dajemy sobie rady. Te papierologia, formalności to jest dla nas bardzo ciężkie i trudne. No i dlatego dzisiaj jesteśmy tutaj na tym proteście. Zjechało nas się bardzo, bardzo dużo, jest około 400 ciągników. Są z nami przedstawiciele myśliwi, z Łodzi, z Płocka nawet. Tomasz Guziak, okręg płocki Polskiego Związku Łowieckiego. Jesteśmy tutaj dzisiaj na proteście, by wspierać rolników w walce z chorą ideologią, która prowadzi do nieracjonalnych decyzji. Zapisy Zielonego Ładu, jeśli chodzi o ugorowanie gruntów tak małych gospodarstw, które są tutaj u nas w centrum kraju, jest niedopuszczalne. Mamy dosyć małe gospodarstwa, borykamy się z brakiem pasz objętościowych dla bydła, posiłkujemy się dzierżawami i zapisy 4, a docelowo w 30 roku 10% ugorowania jest niedopuszczalne, bo braknie nam pasz na wyżywienie bydła naszego mlecznego. Jednym takim też niepokojącym zjawiskiem jest przejęcie przez hipermarkety handlu w Polsce. O tym też postulujemy o to, żeby zlikwidować w marketach marki własne. Marki własne, które powodują to, że hipermarkety mają ogromną broń w negocjacjach ze spółdzielniami mleczarskimi, które konkurują między sobą cenowo, żeby dana mleczarnia produkowała pod brandem z hipermarketu swoje produkty. Kiedyś tona naszej, załóżmy w zeszłym roku, tona pszenicy wyprodukowanej w Polsce kosztowała 1500 zł. To były realne ceny, żeby dostać je tutaj u nas na skupach. W tym momencie tona pszenicy oscyluje 600-700 zł. 700 zł, żeby dostać, to już jest bardzo, bardzo dużo. I no, nikt nie chce brać tej naszej pszenicy. Przywożą pszenicę z Ukrainy, gdzie ta pszenica jest zdrutwiała, zgnita, mokra. No to jest po prostu jednym słowem wielki syf przywożony.